Witam wszystkich. Felga już jest wykonana i teraz chciałem powiedzieć parę rzeczy na temat sposobu i wykonania. Zasadniczo wykonanie felgi zacząłem od cylindra, który następnie podzieliłem na elementy i z nich tworzyłem felgę. Ale najważniejszą rzeczą, żeby zacząć tworzyć, trzeba wybrać cylinder, który będzie miał odpowiednią liczbę segmentów. Liczbę tą najlepiej jest wybrać, mnożąc liczbę ramion felgi z otworami na śruby. Dlatego, aby zachować gładkie przejście pomiędzy jednym elementem a drugim. Wtedy mamy stuprocentową pewność, że nigdzie nam nie zabraknie krawędzi do podłączenia, do przejścia się z jednego miejsca na drugie. Ale chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, mianowicie taką. W tej felce użyłem 60 segmentów do wykonania tej felgi. I bierze się to z tego, że przemnożyłem, tak? Czyli z iloczynu liczby ramion. Tutaj w tym przypadku 12 razy 5 daje 60. Tylko że co gdybym nie miał tutaj 12 ramion, a 6? W tym przypadku wówczas też bym użył 60 segmentów. Pomimo że iloczyn wynosiłby 30 i logika nakazywałaby, aby stworzyć cylinder 30-segmentowy. Ale teraz powiem, dlaczego lepiej jest zrobić nawet więcej niż potrzeba, nawet może nawet dwa razy więcej niż potrzeba na początku segmentów. Na przykładzie właśnie dwóch cylindrów. Które będą udawały naszą felgę. To będzie uproszczona wersja felgi. Dobra, wysokość. Promień jakiś mniejszy. No dobra, 10. Jakiś kolor normalniejszy. I tak. Felga będzie poddana modyfikatorowi, bo w taki sposób ją projektowałem od samego początku, że będzie poddana modyfikatorowi Turbo Smooth, który ma tą tendencję, że wygładza siatkę, ale dzieje się też kosztem czegoś. To wygładzenie często powoduje rozpuszczenie miejsc, które są zbyt rzadko, powiedzmy, utkane, czy zbudowane, czy stworzone. Ale mówię, ale zaraz za sekundkę powiem, o co mi chodziło. To jest 18, dobra, damy mu 16 kontra 8 boków, segmentów. Już mówię, o co mi chodzi. Converted Detail Poly, Attach. No tutaj widać jasno, że różnią się na liczbę segmentów. Nałożę modyfikator Turbo Smooth pojedynczy. Pomimo tego, że modyfikator ten wygładza nam siatkę, dodaje nam poligonów, robi linie bardziej okrągłe, ale mimo to widzimy jak na dłoni, że lewy cylinder ma znacznie niższą definicję niż prawy, nawet pomimo założenia tego Turbo Smootha. Dopiero gdybyśmy założyli podwójnego, to powiedzmy, że lewy cylinder już zaczyna wyglądać jak okrąg, że jego profil wyglądać jak okrąg. Tak, i dlatego stworzyłem ten cylinder, który posłużył mi za stworzenie felgi z większą liczbą segmentów niż musiałem. Chociaż tutaj akurat no niby niekoniecznie, no bo ten iloczyn, ale no mimo to on daje to właśnie to takie tworzenie daje to, że na początku być może i nawet nie być może, tylko na pewno
trzeba zrobić siatkę z początku bardziej gęstą, trochę bardziej nad nią popracować. Ale mam jedną zasadniczą zaletę z tego postępowania, mianowicie taką, że nawet po zaaplikowaniu pojedynczego turbosmufa ten model wygląda, przynajmniej jest do przyjęcia. On nie wygląda źle. Gdybym ja go zrobił z 30 segmentów, to bardzo wątpliwe, że on by w pojedynczym turbosmufie nie wykazywał tej kanciastości, takiej charakterystycznej dla grafiki poligonalnej. Nie wiem, jaki on ma aplikant, ale zaraz zobaczę. Statystyki. On ma w tej chwili 50 prawie 6000 poligonów. Przemnożąc to razy 6, no to wychodzi 56 tysięcy, no jakieś 230 tysięcy na 4 felgi. Czyli ćwierć miliona poligonów na 4 felgi, które nie wygląda tak źle. Oczywiście, że można mu dać jeszcze podwójnego i wtedy już jest naprawdę dobrze. O potrójnym nawet nie ma co mówić. I to jest taki jakby zasadniczy punkt wyjścia, według którego robię felgę. Druga rzecz. Odnośnie chamfera. Wiele osób używa, w tym też ja, chamfera, ale staram się go minimalizować jak najbardziej się tylko da. Chamfer ma jedną zasadniczą wadę. Właściwie to po co używamy chamfera? Chamfera używamy po to, aby zaakcentować krawędzie. Aby po prostu zmusić naszą siatkę, aby w miejscu, w którym sobie tego życzymy, dane zagięcie było ostre. Ale chamfer ma jedną zasadniczą wadę. On ma destruktywny wpływ na siatkę. Robiąc chamfera, niszczymy oryginalną topologię siatki. Ścinamy tą jedną ściankę i teraz jeżeli byśmy stwierdzili, że w którymś miejscu model nie podoba nam się, chcemy go przebudować, stworzyć na nowo lub cokolwiek, po prostu zmodyfikować w jakikolwiek sposób, to chamfer nam to bardzo utrudnia. Po prostu on nam dodaje niepotrzebnie tutaj geometrię, której myśmy nie stworzyli jakby sami z siebie, tak? Jakby nie było to elementem naszego procesu tworzenia. I chamfer po prostu w to ingeruje i co mi to bardzo przeszkadza. Ja przykładowo wolę, tak jak mamy tutaj, w tym miejscu, ja tutaj mogę sobie spokojnie ściąć tą krawędź, tą, prawda? Tą i jeszcze tutaj, ale wolałem pododawać support edge'e w odpowiedniej odległości po to, aby uzyskać krawędź taką, na jakiej mi zależy. Po prostu chcę jak najmniej dawać komputerowi robienia za mnie, a chcę jak najwięcej decydować o tym, co tworzę. Jeszcze taka rzecz, mianowicie konwertowanie ze znaczenia. Jest to bardzo przydatny sposób na to, żeby przyspieszyć sobie trochę pracę i ułatwić ją. Aby po prostu skrócić, powiedzmy, zautomatyzować trochę proces tworzenia. A zaznaczanie jest naprawdę chyba integralnym, nie wiem jak to powiedzieć, ale jest jednym z najważniejszych. Najwięcej czasu schodzi często właśnie na zaznaczanie danych elementów, które chcemy tworzyć. A teraz, w jaki sposób można to sobie prościć? Pokażę znów to na przykładzie. Tu jest taki cylinder i chciałbym w tym momencie zaznaczyć sobie, z jakiegoś powodu potrzebuję, on ma w tym momencie ten cylinder border 16 wierzchołków. I nie podoba mi się ich ułożenie i chcę teraz z jakiegoś powodu je przesunąć. Załóżmy, że ten cylinder znowu jest uproszczoną reprezentacją tej felgi. Najprostszym sposobem jest wybranie sobie krawędzi, kliknięcie lub i przykonwertowanie z przyciśniętym kontrolem na werteksy. Nie wiem, czemu mi się te werteksy nie pokazują, to znaczy one są, tylko są bardzo małe. Nie wiem czemu. Coś jest z wyświetlaniem nie tak. Na 100% one się zaznaczyły. Nie wiem, o co kaman z tym właśnie.
No, na tym cylindrze ja tego nie wytłumaczę tak, jakbym chciał, ale zasadniczo chodzi o ułatwienie sobie życia. Jeżeli byśmy chcieli przykonwertować sobie te krawędzie na wierzchołki z jakiegokolwiek powodu, a na pewno taki prędzej czy później się pojawi w naszej pracy, to klikamy z kontrolem w tą krawędź, w ten cały loop z kontrolem jak to się mówi, sub-object level, po prostu pod obiekt, rodzaj podobiektu wierzchołek, i wówczas zaznaczą nam się wierzchołki. Tak samo się stanie, jeżeli klikniemy sobie w poligon, zaznaczą nam się najbliższe poligony. To bardzo przyspiesza i ułatwia pracę. Taka sprawa jeszcze inna. Co zrobić, kiedy mamy dwa stykające się i zgadzające się pod ilością segmentów, nie wiem, jakiekolwiek kształty, element, nie, border, touch, to element. Powiedzmy tak. Mamy dwa oddzielne elementy, które powiedzmy wcześniej były różną całkiem geometrią, i chcemy je połączyć. No to najbardziej logicznym posunięciem jest użycie komendy bridge. Tylko ta komenda z niewiadomych mi powodów często się sypie i nie daje takich efektów, jakbym tego chciał. I teraz sposób na obejście tego. Uciekaj. Biorę, tak jak zrobiłem wcześniej, zaznaczam sobie korespondujące krawędzie i przeciągam je do siebie albo jakimś alignem, akurat nie tym, akurat też nie tym, tym, albo narzędziem do, tylko musi być ustawiony na center, albo narzędzie do skalowania. Ciach. I tak, konwertujemy to zaznaczenie na wierzchołek i spawamy je. Z jak najmniejszym prawoklik myszki powoduje wyzerowanie każdej wartości, więc klikam prawym przyciskiem myszy na tym spinnerze. Mamy, że jest 64, więc po zespawaniu prawidłowo powinno być, że tu jest 16, 64, odjąć 16, to jest 48. Dobra. I tak, i jest. 48, tyle ile trzeba. Zespawały nam się wierzchołki, można usunąć niepotrzebnego loopa. I ta-dam, jest elegancko, powiedzmy, pospawana z dwóch elementów, jeden stworzyłem. Takiej chyba metody, taką metodę mogłem użyć, jak modelowałem na feldze, na hide-all, wentyl. Bo o ile dobrze pamiętam, hide unselected. Do tego miejsca to był obiekt typu dumper, bodajże dynamic object, czy coś takiego. Tak, to był dumper. I jego zespawałem z cylindrem. Aczkolwiek, o ile dobrze ja pamiętam, to ja to zrobiłem na piechotę, ale zupełnie z powodzeniem można było to zrobić takim sposobem, jak pokazałem. Bo bridge nie wiem niczemu, ale nie działa mi. W 99% jest on dla mnie nieprzydatny. W ogóle ta opcja. Nie wiem, skaszaniona jest, czy co. Ja jej po prostu nie umiem używać. I jeszcze taka jedna rzecz odnośnie refek. Jeżeli robimy felgę samochodową i używamy sobie do tego celu blueprintów, które przyszły nam razem z samochodem, tak? Dobra, blueprinty. Tak jak na przykład tutaj. To o ile blueprinty nie kłamią, a wierzcie mi, że często tak jest, i trzeba modelować zawsze kombinacją blueprinty plus refki, plus dużo uwagi i analizowania tego, jak dany element wygląda, to możemy sobie spokojnie modelować z blueprintu felgę, nie martwiąc się o to, ponieważ jest to obrazek 2D, jakiś kadr czy szkic techniczny, nie martwimy się o to zupełnie, że ten obrazek jest zakrzywiony gdzieś perspektywą. Nie przekłamuje nam przynajmniej perspektywa, czy tam jakieś ujęcie fotografowania, w przypadku, w którym przekłamuje nam zdjęcie.
Przy zdjęciu trzeba brać poprawkę na to, ale zaleta używania zdjęcia jest taka, że modelujemy nie felgę taką, jaką dostaliśmy z blueprintami, czy taką, jaką daje fabryka do samochodu najczęściej. Zresztą naprawdę blueprinty potrafią kłamać. Ja na przykład naprawdę nie uwierzę w to, że to auto tak rzeczywiście wygląda. Po prostu nigdy w to nie uwierzę, że te szyby są tak zagięte w tym samochodzie naprawdę. No, nawet patrząc na zdjęcia widzę, że to jest jakieś, nie wiem, jakiś kit dla mnie. Nie wierzę, że to auto tak mogło. Jakbym modelował z tego blueprintu, to by jakiś cudo niewid mi wyszło. Ale dobra, pomijając to, no to już jest dużo lepsze. Na pierwszy rzut oka. Ale dobra, bo straciłem wątek. Modelując ze zdjęć, bo o tym jeszcze chciałem powiedzieć, element taki, jak nam się podoba, koła. Wybieramy sobie fotkę, która fotografuje nam dany element, w tym przypadku felgę, możliwie ze samego środka, z piasty koła. Wtedy może nie tyle unikamy zupełnie oszustwa perspektywy, ale je przynajmniej ograniczamy. I plus, posiłkujemy się rewkami, w których widać kształt uchwycony zupełnie jakby z innego kąta. Tutaj na przykład na tej rewce, na tym obrazku widzimy dokładnie, że szprychy tej felgi są zagięte. Czego nie widzimy na tym obrazku, ale na tym obrazku doskonale widzimy rozmieszczenie szprych na felce i odstęp śrub od ten, jak to się nazywa, trzpień czy coś takiego? Przynajmniej to jest piasta, w każdym razie to jest jakaś piasta czy coś. No i właśnie to są takie najważniejsze rzeczy, o których chciałem powiedzieć o modelowaniu felg. Najważniejsza rzecz to pilnować, czy modelujemy według refek, zdjęć, czy modelujemy według szkiców technicznych, posiłkować się zawsze refkami z podróżnych kątów. Dużą pomocą może być nawet ściągnięcie sobie z jakiegoś YouTube'a czy czegoś tam najnormalniejszego w świecie filmu. Od na przykład handlarzy samochodów. A już mówię czemu. Bo na takich obrazkach widzimy auto z każdej strony. On najczęściej, strasznie to jest jakaś, musi być bardzo krótka ogniskowa na tym filmie, bo samochód jest nieprawdopodobnie pozniekształcany, ale mniejsza o to. Chodzi o to, że z takiego zdjęcia możemy wywnioskować wiele detali na samochodzie, z podróżnych kątów. I pamiętając, mając na względzie to, że to zdjęcie jest strasznie, że ten film jest strasznie zniekształcony, ale on ma jedną zaletę, że widzimy elementy spod każdej strony. I możemy mniej więcej, modelując starannie, wymodelować wiele elementów, a przynajmniej mamy pewność co do kształtu całego auta, czego nie możemy wywnioskować z blueprintów. No i to są właściwie najważniejsze rzeczy, o których chciałem powiedzieć. No i tyle. No i dziękuję za uwagę.